Proces mycia polega na natryskiwaniu powierzchni suchą parą pod wysokim ciśnieniem. Para wodna ma świetne właściwości penetrujące, więc błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia nawet z tak trudnych powierzchni jak granit. Myjki oszczędzają wodę i środki czyszczące, ponieważ brud spłukiwany jest za pomocą pary i nie powstają żadne ścieki. Można powiedzieć, że to ekologia w najczystszej postaci. Najlepszym pokazem działania tej technologii było umycie stopni pomnika Stanisława Moniuszki w Katowicach. Postument, na którym stoi figura twórcy Halki, jest wykonany z polerowanego granitu zanieczyszczonego zarówno osadami organicznymi, jak i mineralnymi. Pochodzą one m.in. ze spalin samochodowych, a więc są najtrudniejsze do usunięcia. Na początku akcji wykonano próby działania kilku środków czyszczących, po czym dzięki jednemu z nich oraz parze o temperaturze 120 stopni Celsjusza w ciągu 3 godzin szaro-bure stopnie podestu pomnika odzyskały kolor sprzed 50 lat. Podczas mycia pomnika widać było, że znikają problemy typowe dla ręcznych myjek wysokociśnieniowych. Nie było potoków brudnej wody ani piany ze zużytych detergentów. Dzięki wysokiej temperaturze i ciśnieniu oraz stosowaniu pary wodnej jako nośnika ciepła można było dotrzeć do głębokich warstw czyszczonej powierzchni. Oczywiście dla pewności zastosowano środki czyszczące, ale zupełnie nieszkodliwe i w niewielkich ilościach. Zabezpieczone fasady dłużej pozostają czyste i łatwiej się myją. Nie wymagają czyszczenia drogimi, agresywnymi środkami czyszczącymi. Po ich jednokrotnym użyciu do kolejnego sprzątania wystarcza sama woda. Wyczyszczenie posadzki przemysłowej, powierzchni z piaskowca i granitu, mycie kostki betonowej, usuwanie graffiti z elewacji, mycie pojazdów od busa po tir, a nawet rejsowy autokar, pranie wykładzin czy czyszczenie basenów to tylko najbardziej oczywiste zastosowania tej technologii. Zastosowania myjki parowej to czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych, mycie pojazdów mechanicznych, pranie tapicerki, odchwaszczanie, usuwanie graffiti, czyszczenie pomników, nagrobków i kostki brukowej, czyszczenie przeszkleń, dachów, ścian i fasad budynków, odgrzybianie i sterylizacja biur. Zapraszamy do współpracy, bo praca z nami to czysta przyjemność.